Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Legion, a to jest następny odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 2 Media Nixel Mode o rozszerzeniu Ultimative. Skończyliśmy w poprzednim odcinku dokładnie w tym samym miejscu, co jesteśmy teraz. Schodzimy, słuchajcie, do katakumb powoli w poszukiwaniu Andariel. No i wiadomo, nasz do zobaczenia oczywiście będzie tutaj przypominał nam o naszym do zobaczenia. Cały czas chce się z nami żegnać ten mój nekromanta, czyli podejrzewam, że coś mu się ta gra może nie podobać. Mam nadzieję, że to tylko moje widzi mi się. Słuchajcie, no mam 20 poziom, także tutaj nie jest jakoś tam sytuacja tragiczna. W ogóle ten król tak niszczy wszystko, to jest tak bardzo fajny skill, że no jestem pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, wbijamy tutaj. Chodźcie. Dobra, tutaj będę musiał coś tutaj im pomóc, widzę. Moje duszki dają radę. Będę musiał tu naprawdę uważać na tego króla. Tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, podczas kiedy on zginie... O, mamy następny poziom. Podczas kiedy on zginie, zginę też. Znaczy, tworzy się jego kopia, tak jakby. No, o, para, mamy już dwójkę. Możemy stworzyć dwójkę tych. 2, 2, 4, 2, 2, 4. I król. Świetnie, no coraz więcej stworków do przywołania. Jest bardzo dobrze się rozwija. W ogóle tutaj widzę, że szybciej doświadczenie leci. Drugi poziom kataku, elegancko. Dobra, no i lecimy, słuchajcie, lecimy. Mamy już mniej więcej rozeznanie, jak to powinno wyglądać. O nie, panie królu, ty mi tu nie padaj, absolutnie. Dobrze. Totemki są, widzę, wszystkie stoją. No tu na szczególnie teoretycznie nie muszę nic robić. Z reguły ja tylko chodzę, podnoszę itemki. Ten król robi praktycznie wszystko za mnie. Tylko mówię, on jest ryzykowny, ponieważ jak on zginie, może powtórzę jeszcze raz, jego zwłoki ożywają i walczą przeciwko mnie. W ogóle mamy rycerzy z Diablo 1, to możecie, jeżeli ktoś nie pamięta, jak oni wyglądają. Wbijamy, drodzy Państwo, wbijamy, zapraszam. Dobra, tu przyjmujemy na bieżąco. To sobie będę zbierał. Postanowię, że będę zbierał tylko przedmioty żółte, ponieważ pieniędzy i tak mam dużo. Także... O, mam następny poziom, słuchajcie. To szybciutko lecą te katakumby. Tylko ciekawe, ile tych poziom będzie. Podejrzewam, że 4, tak jak to miało miejsce w podstawowej wersji gry. Tutaj otwieramy wszystkie pomieszczenia. No, zobaczymy w ogóle, jak ta walka z Andariel nam pójdzie. Jestem tego bardzo ciekawy. No, myślę, że ja mają dużą armię. Chodźcie tutaj. Będę na pewno musiał... Do zobaczenia. Nie ogarniam w ogóle tematu. Dobra, never mind. Co, no idziemy tutaj, no niszczcie, ekspcie mnie. Bijam, drodzy Państwo, nie krępujemy się, drogi królu. Ciekawy jestem, czy będę mógł tego króla przywołać w dwóch sztukach, znaczy w sensie drugiego po prostu. Wtedy te HP znika mi tego króla i może być problem, bo jeżeli on będzie mi padał, no to już może być problem z jego zabiciem. Dobra, coś tutaj mi wjebał, Clayton mi poleciał. Stworki mi nie padają. Przydał mi się jakiś buff po prostu do przywołanych potworów. No ale jest jak jest. Totemy. Wszystkie totemy, słuchajcie, stoją tutaj. One nie są niszczone. No, następne stworki. Przywołam sobie te totemy tutaj. Może będą tutaj po prostu bliżej. Dobra, mamy następną studnię życia. O, i tu jest jakiś ekstra fast. No, długo nie postał. Szybki powrót do miasta. Tutaj oczywiście mamy Dekarda Kena, który nam dzięki oczywiście temu modowi identyfikuje za darmo. No i sprzedajemy, słuchajcie. No mówię, to są grosze. To nie są jakieś duże pieniądze, po prostu... Z tego co widzę, 2 bonus do... damage. O, to mi się przyda. 2%. Tylko 2 do wszystkich atrybutów, nie, to wolę raczej tutaj za to zamienić. 2 zwiększa mi obrażenia przywołanych sług, minionków, stworków, jak zwał, tak zwał. Bardzo fajny pierścionek. I będę oczywiście celował, żeby stakować sobie ten bonus. Żeby moje stworki po prostu biły jak najmocniej. Bo to one są źródłem moich obrażeń.
Jak widzicie, ja po prostu tutaj nie biorę czynnego udziału w bitwie, tylko patrzę tutaj ilość moich stworów. No i tutaj je po prostu przywołuję. No i co, no i... Ojej, tu coś się dzieje, słuchajcie, tu coś się dzieje. Królu złoty, co mi nie padaj. Ale jednak za tego króla muszę płacić. O, 3. Tu widzę, jakaś elita chyba jest. Dobrze, dobrze. Okej, to jest cała rozwalona. Ja na tego króla naprawdę uważam, bo... Nie chcę, naprawdę nie chcę, żeby on mi zginął. Lecimy dalej. Przedzieramy się tutaj. No i mam szczerze, jak szybko przeszedłem poprzednie trzy poziomy, znaczy dwa, to ten trzeci jest długi. No, nie mogę zobaczyć. No, sami spójrzcie na minimapkę, już się rozciąga do bardzo długo, albo ja po prostu idę złą drogą. Totemy mi znikają. Warto byłoby przywołać następne. No tak, ewidentnie albo idę złą drogą, albo po prostu ten poziom jest bardzo długi. Tak, może wejdę sobie tutaj. No i dobra, no słuchajcie, no idziemy dalej, nie ma co się... No i co, no się zły... O, zły kierunek obrałem. Dobra, wracamy, trzeba wrócić. O, tutaj są przeciwnicy i to, słuchajcie, nie w małej ilości. A nie, ten jeszcze mogę przejść, świetnie. Jakąś aurę mamy. Czyli podejrzewam w pobliżu... Nie biorę tych niebieskich. Podejrzewam w pobliżu elitkę. Backsword. Żółte przedmioty zbieram. Żółte zbieram. Dobra, ale to nie jest ta droga, którą powinienem teraz się udać. Dobra, bierzemy te rzeczy. To mi się bardzo przyda. To ja te pojedyncze runy, klejnoty będę w przyszłości oczywiście... A nie, przepraszam, to tutaj stworki zwykle mają taką aurę. Z tego co widzę, stworki są jak na razie w pełnym składzie. Okej, okay. I śmigamy, słuchajcie. A tutaj jest ślepy zaułek. Tak? Wtedy nie przejdę. Wtedy nie przejdę, także będę musiał się troszeczkę cofnąć. Dobra, no bijemy tego. Dobra, wracamy się. O. Dobra, idziemy tędy. Będę musiał się... No oczywiście tutaj... Wie, coś tak czułem, że idę w złym kierunku. Zaraz mamy następny poziom doświadczenia. Już tym razem 22. No powiem wam naprawdę fajnie, bo 22 poziom ja osiągałem tak bez bicia, przyznając się, dopiero już koło Mefista. A tutaj już jeszcze przy Andalie nie jestem. Znaczy no już jestem. I mam 22 poziom. Dobra, ale tutaj już będą totemiki grane. Dobra. I te totemy niech sobie tu stoją. Jest ich już 4 sztuki. I teraz tak. Mam to. Wbijajcie tu, drodzy państwo, zapraszam. Ojej. Jest level. Aż dwie miksturki wypiłem. No i dobra, no. Ciekawe, jak oni sobie poradzą. Tutaj wszystko wyczyszczone. O, masz. Ja tylko tutaj króla patrzę, żeby mi nie zginął. Dobra, to temy są. Jakoś sobie radzę, słuchajcie. No, jest tam tego w buildu jeszcze więcej. Nawet nie widzę, co tam się dzieje. Totemy 4 stoją. Mobki wszystkie stoją. No, wybijajcie tutaj, słuchajcie. No, nie ma co. Trzeba tutaj chodzić i wybijać. Dobrze, że ona fajnie strzela. Ona nie wbija się tam w środek podczas walki. Dlatego mi ciągle gada do zobaczenia. Dobra, ale teraz... O nie! Padł mi król. Dobra, mój król, spadł mi król, co będzie? Do zobaczenia. No to mam kapotę, słuchajcie, będzie gra do wczytania. Będzie gra do wczytania, ponieważ padły mi 4 króle. Co jest naprawdę kłopotem, dużym kłopotem. Podejrzewam, że już tej sytuacji nie odratuję, ponieważ tam są 4 moje króle. No i tak jak mówiłem, no nie chcę tutaj ginąć, dlatego wrócę się do miasta i po prostu będę zmuszony... Dobra, na drugi level kataku. Muszę się cofnąć troszeczkę. Mamy 9 minut, także troszeczkę szybki odcinek, ale niezidentyfikowany.
On mi tutaj wszystko zniszczył. Chyba, żebym spróbował do niego podejść, no ale kurczę, troszeczkę się cykam. Dobra, słuchajcie, nie chcę, na pewno nie chcę tam umrzeć. A jednak ta Andariel, widzę, że ona jakieś puszczała nie wiadomo jakie moce, więc tutaj walka z nią no, będzie bardzo ciężka. Tutaj sobie mogę wskrzesić za 3000, dobrze, zaryzykuję, ale jednak chciałbym szybko wrócić do katakumb level 2 i wziąć checkpointa i po prostu jeszcze raz tu przyjść. Dlaczego? No bo po prostu szkoda mi, znaczy no będą ewidentnie stworki jeszcze raz, tak? Dobra, tutaj. Dobra, niech oni się zajmą, po prostu chcę checkpointa wziąć i wrócimy tam zaraz do Andariel. Tutaj oczywiście to nie są jakieś stwory, no na miarę tego króla, on jest tutaj ewidentnie silniejszy od nich. Z tego co widzę. A, idziemy tutaj troszeczkę. Ojej, tu może jakiś poziom doświadczenia w ogóle ogarnę. 5 już mogę, słuchajcie, stworzyć tych sztuk. Słuchajcie, mogę tych sztuk już stworzyć 5, ale to depnąć. Dobra. Yo, mind. No, coś tutaj jednak jest na rzeczy, słuchajcie. Dobra. Gdzie jest ten checkpoint? Nie bardzo leży na checkpoincie, ale na jakimś doświadczeniu również. A, oni się tu w ogóle biją. Spoko, dobrze. Im więcej jest... Chodźcie tutaj. Wchodzimy, drodzy państwo. Wchodzimy, ale nie. Wchodzimy tutaj i się zawieramy za... No i totemki niech sobie stoją tu z tyłu. W ogóle jakiś szkieletor idzie. Warto by było się go pozbyć. No i gdzie jest mój checkpoint? Gdzie jest mój checkpoint? Dobra, on może gdzieś tutaj będzie. Może gdzieś tutaj. Widzę, że już jest długa droga do niego. Dobra. Cofamy się. Do zobaczenia. Dobra, przywołujemy drugiego. I z taką armią mógłbym spróbować odbić te moje szkielety. No, to jest też zależność od tego, czy te szkielety, które są silniejsze od mojego. Znaczy ten szkielet, mówię o królu szkieletów, który po prostu zginął i jest zły, czy jest silniejszy od tego, którego przywołam? Bo to jest znaczna różnica, no bo jeżeli on jest silniejszy, no to raczej już nie mam szans, żeby odbić, tak jakby, żeby go po prostu rozwalić, no chyba, że naprawdę tutaj na tworze tych zwłok, no i, o Jezu, to uciekamy, delikatnie. Dobra. Mamy totemik. Oczywiście tylko jeden. Nice. Jakaś poczuga. Dobra. Śmigamy dalej. No tutaj gdzieś powinien ten waypoint być. Jestem w dwójce? Level 1 jestem tak w ogóle. Nikt mnie tutaj nie przypomniał. Jezu, ja biegam cały czas po pierwszym poziomie. Słuchajcie, no tutaj jest ten waypoint. Nie wiem dlaczego ja tutaj tak polazłem, ale no nieważne. Słuchajcie, no troszeczkę czasu zgubiłem. Dobra, to tu przyspieszymy. Już nie będę się tak caskał z tymi stworkami, tylko po prostu znajdę ten waypoint. No i będziemy już kierować się na... Będziemy się kierować do Andariel jeszcze raz. Okej, okay, mamy waypointa, okej, okay, wszystko pięknie, wracamy tam. I próbujemy odbić. Moje zwłoki, znaczy zwłoki, króla zabić, tych złych, tam ich jest dwóch, że może być, słuchajcie, ciężko, jeżeli teraz mi się nie uda i mógłbym zginąć, to może ja to złoto chociaż wezmę, schowam z skrzydki. Zrobimy szybki back, naładuję się potami, chociaż to im dużo, za dużo nie da. Dobra, naładujemy się potkami. Okej, czy jestem naładowany? Jestem. Jeszcze jedna pota. I śmigamy dalej. Wolę się jeszcze do staszu muszę schować te pieniądze, bo ze skrytki mi pieniędzy po prostu nie zabiera na tym poziomie trudności, więc mam o tyle ułatwienie. Dobra, wracamy. Okej, no i dobra, no słuchajcie, no, raz kozie śmierć.
O, zobaczcie, padły. Dobrze. No jest nieźle, słuchajcie. Jeden król został rozbity. Jakieś pole ogniowe. Do zobaczenia. Demet, co tu się dzieje? Wake. Dobra, wiecie co? Ja wczytam grę. Ja wczytam. Zrobimy szybkie cofnięcie. Ponieważ, no, szkoda mi było marnować czas na bicie się po prostu z moimi własnymi szkieletami. Ja wolę tam podejść i zabić tu Andaliel. Chociaż z tego co widzę, nie będzie to proste zadanie. Dobra, narobimy sobie z powrotem tych stworków. Ja zaczekam z tym królem. Może nie, stworzę go od razu jednak. Wyczuwam tutaj obecność demona. Tak, też te potwory są oczywiście zespione wszystkie. Ale to oczywiście mamy już mapkę zrobioną, także... 4... Okej, wszystko bez... Nie mam... O! Słuchajcie, nie mam tej babki. Nie gada mi cały czas. Do zobaczenia. A? Dalej tu jest jeszcze jakaś elita, to... Nie narzekam. 3 totemy, to będziemy 4 mieć. Dobra, weźmiemy sobie żółte przedmioty. Śmigamy dalej na 3 level i zrobimy jeszcze jedno podejście. Dobra, czy tutaj są jakieś stwarki? Jakieś pojedyncze dwie sztuki. O, tutaj jest coś. No słuchajcie, no walka nie będzie prosta, na pewno walka nie będzie prosta. Będę musiał się jakoś tutaj mocno zastanowić, jak to rozegrać. Totemy mam 4, one niech sobie tu stoją. Widać z tego, że Andariel puszcza jakieś deszcze ognia. Dobra, tutaj może ja pomogę coś tutaj robić, to jest jakaś w ogóle elita. Dobra. Tak, może przydałby się jakiś totem, który by wzmacniał jednak moje moby. No dobra, no podejście numer 2. Zobaczymy jak z tego, co tu z tego wyjdzie. Dobra, no słuchajcie, no. Ja jednak na królu będę, nie mogę pozwolić, żeby on zginął, chyba że on padnie na jakiegoś one-shota. To jest chyba jedyna opcja, która po prostu mnie by tutaj pozwoliła znów. Słuchajcie, no wchodzimy, przebijamy się przez wszystko. Ja jednak tutaj na tym królu będę miał pieczę. Chodźcie tędy moje stwory. Ja nie mogę pozwolić, żeby po prostu ten król zginął. Dobra. No słuchajcie, no wszystko pada. I padł mój król. No i kurczę, co tu się dzieje? Dobra, on padł, no ale jak ja mam to rozegrać? Słuchajcie, może mi ktoś tu podpowie. Dobra, mam level nowy. Słuchajcie, dodam sobie jakiś totem. Muszę koniecznie mieć kasłowisowko jeden. Wzmocnię sobie te totemki moje, które mam. No słuchajcie, słuchajcie, może spróbuję jakoś rasza dać. O! Andariel, no. O Jezu. No i padłem. Wszystko dlatego, że cofnęła mi się gra. Ona spuszcza jakieś... Nie wiem, no jakieś dziadostwa jedne wielkie. Nie mogę tego tutaj zrobić. Nie mogę tego zrobić, dobrze. Okej. No, moje zwłoki są w bardzo nieprzyjemnym miejscu, bo tam jest... Dobra, mam coś. Dobra. Okej, czy ten zły król padł? To jest pytanie teraz bardzo istotne. Dobra. Dobra, no i teraz tak, no chodźcie tutaj. Nie mogę nieść więcej. Andaliel jest tam. Thank you.
Dobra, znowu trzeba się pozbyć tego króla mojego. Dobra, tylko tak. Ha! No jest nieźle, słuchajcie. Narobiło mi się ich chyba z 50. Dobra, słuchajcie, no nie będę was męczył tymi nieudanymi próbami, ja po prostu jakoś to pokminię. No i od przyszłego odcinka jakoś to załatwimy, no to nie jest to, widzicie, prosta walka, to po prostu trzeba tam podejść. No i tą Andalię po prostu załatwić. A jak to zrobię, to tego jeszcze nie wiem, albo po prostu zaryzykuję. Zaryzykuję. O, tu mam w ogóle jakiś fajny pałasz. Ja w ogóle to sobie zostawię tą broń, bo to już zaczynam tak sprzedawać te rzeczy. Dobra, mamy 20 minut. Może nie, dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Ja jeszcze zachowam. Wyjdę z gry. Wczytam jeszcze raz. I teraz tak. Ten pałasz zachowam. Czy 61? Jeden punkt. Może coś mi da siłę. Coś mi da do siły. Nie, dobra, no never mind. Ja tak, nie będę tworzył w ogóle tego króla. Spróbuję to zrobić, pokonać tą Andariel bez króla. Bo jak widzicie, no jest dość ciężko. Nie jest prosto, naprawdę nie jest prosto. I ten król mi tylko naprawdę utrudnia robotę zamiast... Ja tutaj spróbuję w ogóle, no, w ten sposób, że... Dobra, mamy 4 totemy w ciągu dalszym. Spróbuję po prostu w ten sposób, że... Dobra, tutaj będziemy olewam te potworki, nie będę ich już bił. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, bo to szkoda czasu. Takie pieprzenie się z tym. Po prostu spróbuję bez króla. Może to potrwać dłużej. Na pewno może to potrwać dłużej, ale mimo wszystko spróbujemy bez króla. No to nie ma sensu, żebym ja się po prostu męczył później z tym królem, który mnie... Bo im więcej on razy zginie, to no, tym będzie trudniej. To już będzie kapota. A tak to moje stworki sobie na spokojnie to powybijają. One są grzeczne, one się mnie słuchają. Eliksir doświadczenia. To mam w ogóle pota, który mnie bufuje. Dobra, wbijamy się, słuchajcie, wbijajcie się tam, tutaj będziemy wszystko niszczyć. Jakiś duszek tutaj mamy. Mogę troszeczkę. Mój tomata na pewno jest już dość silny, żeby ją pokonać. Nef, runa nef. Dobra, mamy 2, 5. Dobra, jest pięknie. No, słuchajcie, no nawet bez tego króla sobie jakoś daje radę. No, ten król wiadomo niszczy, no, robi popelinę niezłą. Tutaj już wszystko poniszczymy. Moje totemy stoją. Jest ich 4. No i dobra, no tutaj się bijcie. No, zobaczymy jak to wyjdzie, mówię, bez króla. Będę się na bieżąco starał przywoływać te stwory, aż po prostu wybiją tam wszystko. Ja tam coś podejdę, mogę. Co prawda to nie jest jakaś tam profesjonalna pomoc, ale jednak zawsze. O Jezu, aż mi FPS spadają, słuchajcie, no przy Diablo 2, nie. To jest coś jest nie tak. Nie no, nie mam zgubionych klatek, nawet nie widzę, żebym teraz to zgubił. Dobra, słuchajcie, no... Dobra, wbijamy się, słuchajcie, wbijamy się. Stworków nie ma w nieskończoność, a ja... Nie, a ja mam stworków w nieskończoność, jakby nie patrzeć. No dobra, tutaj wybijemy sobie z boku. Ojej, ojej, ojej. Andariel w ogóle tutaj już jest. Dobra, słuchajcie, nie, trzeba się wrócić. Dobra, ona już tutaj podlazła w ogóle. Niech te totemy sobie tu stoją. I ja będę już tutaj po prostu próbował je zabić. Stworzę. Dobra. Dobra. No chodź tutaj. I padła, słuchajcie, no i udało się, tak bez tego szkieleta całego, ten cały szkielet jak on padnie, to jest już głowa mała. Udało się, no i pięknie. Trochę mi stworków poginęło, ale jednak zawsze, słuchajcie, mamy close, no nie mówcie, że to jest coś dla zabójczyni. No nie wierzę. Czaszkę mamy. Mamy to. Słuchajcie, no padła mi rzecz, no dla... Dla zabójczyni, na złoty napis, no to coś jest coś nieprawdopodobnego.
Dobra, mamy 24. Fajnie, no świetnie, cieszę się. Bez całego tego króla śmiesznego udało mi się ją pokonać. Dobra, 442. Fajnie by byłoby zdobyć poziom. To jest dla paladyna w ogóle, a mogę to używać. Śmiechu warte. Spell damage 4%. A to co mi daje? Odporności, obrona. Zatrzymam z tą czaszkę. Jak będzie spell damage, będzie spell damage. Dobra. Zrobię mały ogar w skrzynce, ale to już może poza nagraniem, ja sobie to wszystko uporządkuję. Wolę jeszcze jednak pozbierać, co tam jest. Już moja armia jest na tyle naprawdę duża, że jednak starczy. Może jednak dostaliśmy w ogóle czaszkę, jakieś klejnoty. No świetnie, no bardzo się cieszę. Dobra, ja sobie to wymienię. Jednak spell damage jest ważniejszy. Może mi to stworki buffować? Zobaczmy. Mamy tak. Damage 10-15. A starczą 10-15. Czyli w sumie, no nie wiem, no. Fuję może moje skille, którym ja biję. Na pewno będzie to lepsze niż ta tarcza. Zawsze jakiś spell damage jest bardziej opłacalny. No i dobra, no słuchajcie, no to było na tyle, no ja tu sobie wszystko pięknie ogarnę. Idziemy do Waliwa i karawana czeka, no także na tym miejscu się... Może nie. Go East. Witamy w Ludgen, drodzy państwo. Pozdrawiam cię. Jestem je... Okej, okay. Czyli mamy tak, mamy słuchajcie, Ludgen w ogóle mnie przemieściło od razu tutaj, co mnie bardzo cieszy. I cóż, no to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dobra, nie, tam raczej tak. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przeszliśmy właśnie akt pierwszy. Bez pomocy króla udało się do Wandariel rozwalić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do oceny, do skomentowania oraz do subskrypcji mojego kanału. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.